Tak, pewnie zastanawiacie się, gdzie teraz się znajduje. Oto znajduje się w naszym pierwszym domu horsemenów. Dawno się tutaj nie zapuszczaliśmy, podobno tutaj strasznie straszy. Ale całe szczęście jest ze mną mój dobry druk dobrodziej. No, pogłoski dochodziły do mnie, że podobno w okolicy naszej posiadłości, dokładnie koło Łodzi, czai się jakaś legendarna Chupa Chapra, która podobno morduje tutejszych ludzi. Ostatnio widziano ją gdzieś tutaj. Postanowiłem, jako samotny detektyw Badeusz, postanowiłem to zbadać. No, czy to prawda? Wydaje mi się, że tylko plotki, ale... skoro tak sąsiedzi i tutejsi mieszkańcy mówią, to może być półprawda. O, patrz, słyszałeś o kretołaku? Słyszałem. Podobno o pełni księżyca wychodzi na ogródek i jak kopie kopce kreta. To akurat jest dosyć dziwne. Jakby tu niedawno ktoś, jakaś dziwne stworzenie zabiło jakieś bezbronne dziecko, które miało przy sobie tą przytulankę. Podejrzane. Dobrodzieju, co ty myślisz? Mówisz? Warto to zbadać. Dobrodziej zawsze był pozytywnie nastawionym człowiekiem. Paweł, co ty robisz? Zostaw go! Zaraz jeżdżę na zjeżdżalni. Idę na górę. Idealnie. Już nie wiem, się wchodzi. Patrz na... elegancję. Dobra, zrób zdjęcie, bo będzie lepiej. No to zaraz zrobię. Pięknie. Teraz nagrywam. Aha, myślałem, że robisz jeszcze jedno zdjęcie. Tak, mi nogi na tutaj. Był jakiś wykop szparagów. Zobaczcie na to. Widać to dobrze? Tak. Dobra, dzisiaj wam oprowadzę was po chacie horsemenów w nocy. Chodź. Po jednej z chat horsemenów w nocy, ponieważ mamy ich bardzo dużo. A raczej po włościach. Dobra, dobrodziej idzie. To dobrodziej tak chodzi właśnie. O, najważniejsza rzecz. To jest jedna rzecz, którą musisz zobaczyć, to jest ta pomieszczenie. Ty nie pokazuj kleczów dobrodzieja! Musisz po te rzeczy zobaczyć tutaj. Ej, to jest pokój, którego się boję. Chodź tutaj. To legendarny pokój z drzewkiem. Ja pierdolę. Myślałeś, że to twój pokój, ale nie! To pokój z drzewkiem! To pokój drzewa. Nie ma opcji, żeby to był twój pokój. Idziemy dalej. I teraz najbardziej przerażający pokój ze wszystkich. Pokój dobrodzieja. To jest cieplej niż ten. Patrz na to. O nie! Jest to przerażający pokój. Zobacz na to. Aaaa! Pluszaki! Dobra, nie mam wyboru. Aaaa! Pluszaki! Cicho. Śpij słodko. Hej! Powiem ci, ta trąba słonia i dobrodzieja jest w bardzo dziwnym miejscu. Dobra. Chodź do nas, słuchaj. Gdzie my jesteśmy? Byłeś tu kiedyś? To jest Łódź. A i tam są dzikie psy, czym się wydaje? A i tak trochę creepy, co nie? No. Mega creepy. Idziemy. Ja pierdzielę, nic nie widzę, jak mi oślepiasz tą lampą, ale jestem przerażony. To jak chcesz, możemy pójść po jeszcze jedną lampę. Sam jesteś jeszcze jedna lampa, idziemy. Dobrodziej się niczego nie boi. No nie. A mamy go w końcu, co nie? Co może się wydarzyć? Coś dobrego. Niech pomyślę, nic. Nic złego. Ej, tu coś jest, sprawdźmy ten teren. Pabic. Uwaga, sprawdźmy to. Ej. Ej, otwarty! Ej, to mają ketchup. Ej, zobacz na to. Ej, mają mikrofonówkę. Gdzie my jesteś? Wracaj tu! Przyjdźcie, na niebie zobaczcie środka. Wiesz, ej, to miał być twój grabowiec. Te miejsce zostało opuszczone wieki temu. Olej, wiesz co? Pośpiechu. No nie, wypite. Został opuszczony wieki temu w pośpiechu. Uuu, cukier. No. Ej, może znajdziemy mleko do kawy. No, ale byłoby świetnie. Byłoby, przydałoby się. Po śmiechu zostało to miejsce opuszczone. O, ej, co to jest? Radio. Starożytne radio. Ktoś nie chciał. Coś tu się wydarzyło. Wydaje mi się, że zaczęła się apokalipsa zombie. A ja myślę, że to wszystko przez mopa. Wszystko. Zauważ, że to miejsce jeszcze niedawno... Jebie tutaj tym. Świeże. Więc krótko mówiąc... Jebie tutaj dyziem. Niedawno ktoś opuścił to miejsce. A wiesz, co to znaczy? Coś musiało wypuszczyć tą osobę. Tego miejsca. Wiem. Czemu ta osoba opuściła to miejsce? Słyszałeś legendę o Chupa Chapra? Słyszałeś legendę o... O łódzkiej Chupa Chapra? Zobacz na to. Zamknięty na wylot. Z
Zamknięte na wylot? No. Mi się daje... Czyli, że jak to działa? Mi się daje, że się nie przebija. Jak chod. Można coś... Jak można coś zamknąć na wylot? Ale jakby co, cicho, bo tu się potwory czają. O, zobacz, tajne przejście. No, tak. Dla trajtora. O, tędy? To jest przejście dla trajtora, gdyby ktoś się zastanawiał. Chodź. Dzikie psy też to słyszałem. Nie, słyszałem Kubę i... Czałem się? Jakbym był nimi, to bym robił nam pranka. No ale dobra, idziemy dalej. Opowiedz historię o łódzkim tak, czupakabrze. Legenda głosi, że w Łodzi grasuje czupa papra. Czekaj, co nie? Czupa papra to najgroźniejsze stworzenie zaraz po rekinie szablozębnym. Motylu ostrorękim oraz... Kaczce błotnej. Kaczce błotnej z... Grudziądza. Z nożem w pysku. Ale z grudziądza. Dokładnie. Ten ślad jest jeszcze świeży. Kupa papra. Łódzka. Obstawiam się, że to właśnie kupa papra wypłoszyła tego gałgana, który mieszkał w tym kantorku. Nie był gałgan, to był dyzio. Mamy bardziej niż mamy przegwizdany za mną. Musimy zagłębić się w ten mroczny las. Tak, musimy zagłębić się w ten mroczny las. To jest jedyny sposób. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy daleko od domu. Niepokojąco. O nie! Dobra, zabrać do światła. Dobra. Dobra. Dziki las. Wygląda w pi. Idealnie. Ty się wiesz, że ja tam nie wejdę dalej. Chodź, idziemy. Boję się trochę. Dobra, tam. Tam to się jest. No wiem. To jest płot. Albo Slenderman. Nie! Słyszałeś to? Ktoś tu jest! Hehehehe